zdrowia, szczególnie dla normalnych. Partia Demokratów zamieniła się w komunistyczną partię Stanów Zjednoczonych, no ale demokracja jako taka wygrała w Stanach Zjednoczonych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach z reguły zdemonetyzowanych filmików. No co to znaczy? No, Partia Demokratów, no to jest partia niewolników. Oni 150-200 lat temu, kiedy no doprowadzili do tego, że byli właścicielami niewolników i była ta wojna secesyjna, a później w latach 1960 no, zrobili salto, stanęli na głowie, no i zaczęli walczyć o społeczeństwo. Także tak jak wszyscy komuniści zawsze przychodzą i tłumaczą, że będą jedli kawior w imieniu ludu pracującego miast, no i będą pili szampana w imieniu ludu pracującego wsi. To tak zawsze było, jest i będzie. No i teraz jednym z tych oszustw komunistycznych, no to jest propaganda. Jest propaganda, no i cenzura, tak? To są dwie największe rzeczy. Propaganda w Ameryce teraz jedzie na okrągło. Biden pozamykał rurociągi, Biden pozamykał licencje na wydobywanie ropy. Cena benzyny po prostu skacze, cena ropy i oleju opałowego to już jest około 6-7 dolarów za galon, czyli powiedzmy, jakby było tam 7 dolarów, jeżeli galon byłby 3,5 litra, no to jest 2 dolary za litr. No to jest sporo, bo ludzie jednak ogrzewają ten węgiel, olej opałowy idzie. Także jest makabra. No ale propaganda sukcesu Bidena mówi, że to jest winny Putin, winna Rosja. Także żadna tragedia nie zostanie zmarnowana. No ale w ostatnich paru tygodniach powstawało Ministerstwo Prawdy. Ministerstwo Prawdy, no i tak szybko jak to przyszło, to poszło. Nina Jankowicz, 63-letnia, no można powiedzieć szalona wariatka, była Marią Popins z ulicy Czereśniowej w Ministerstwie Prawdy. No bo to zrobili taką radę zarządzania dysinformacją w Ministerstwie Bezpieczeństwa Narodowego. To wszystko to brzmi tak nieprawdopodobnie, no ale jest to prawda. No i Nina Mary Poppins, czyli Nina Jankowicz, otworzyła tą swoją parasolkę, no i odleciała w następne miejsce, żeby naiwne dzieci nauczać o komunizmie i dysinformacji i ogólnie rzecz biorąc o wspaniałym świecie lewactwa. Jak to się stało, że Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego dało się naprowadzić na taką mukę? No to jest śmiech no połowy kraju, no bo normalna połowa Ameryki się po prostu z tego śmieje, no a druga partia komunistów amerykańskich milczy. Milczy, no część mówiła, że to faktycznie, że za dużo wolności wypowiedzi, no to nie może być, że trzeba jednak pilnować, żeby nie było za dużo wolności wypowiedzi. No, od tysięcy lat jest rozmowa na tym, co można mówić, czego nie można mówić. No w Ameryce można spalić powiedzmy i nasikać czy narobić na flagę amerykańską i to jest wolność wypowiedzi. No bo to wszystko jest niszczone, konserwatywne wartości, no ale jeżeli flaga sześciokolorowa jest zrobione to samo, no to wtedy komuniści amerykańscy wsadzają taką wolność wypowiedzi do więzienia. Po trzech tygodniach, tylko trzy tygodnie zajęło po oświadczeniu, kiedy środki masowego przekazu powiedziały, że się zaczyna, no to Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego zatrzymało na razie
tą możliwość, a Nina Jankowicz zrezygnowała. Zrezygnowała, odleciała oszukiwać gdzieś indziej. Ona rok temu, no to właśnie taka dumna była i mówiła, że ludzie mogą ją nazywać Marą Poppins dysinformacji. No w zeszłym roku to było na Twitterze, a do tego miała jeszcze wideo. No wideo, jeżeli ktoś oglądał film, no to tam jest takie śpiewanie, no i ona właśnie śpiewała te słowa supercalifragilisticexpialidocious. Także to takie kilka słów, no i oczywiście z intonacją, ja tam nie mam talentu muzycznego, no ale po prostu no aktorka, nie materiał na ministra prawdy, tym bardziej. No, również miała różne takie tweety, które ludzie szybko zauważyli, no ale w tym czasie, kiedy Anthony Fauci, ten największy złodziej na pensji państwowej, no bo Anthony Fauci to ma 460 tysięcy pensji rocznie, więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. W budżetówce jest ponad 50 parę lat. Poszedł do roboty w budżetówce po skończeniu studiów medycznych, poszedł do urzędu, no i właśnie tak przesiedział te 55 lat. Na początku to on mówił, że to nie trzeba nosić maseczek, że to jest panika, że trzeba chodzić do chińskiej dzielnicy, żeby pokazać, że się nie panikuje. No później oczywiście Anthony Fauci, jak mu dawali miliony tam za szczepionki, no to zaczął mówić, że na razie to trzeba mieć jedną maseczkę, później zaczął mówić, że dwie maseczki są dobre, później jak mówił, że jedna szczepionka jest dobra, później, że druga szczepionka jest dobra, także kiedy forsa szła, no to on zmieniał swoje zdanie, no i napompował wszystkich Amerykanów do tego stopnia, że wszyscy się zaszczepili, no dużo ludzi zaczyna narzekać na problemy z pamięcią, także że sporo ludzi, no to się okaże, ale jak tak się rozmawia pomiędzy znajomymi, no to część ludzi zaczyna narzekać, że no wiek wiekiem z pamięcią, ale mimo wszystko szczepionki dodają jakieś zmian w mózgu. No i ona właśnie na tych Twitterach pisała, że trzeba zakończyć ogłaszanie, szczególnie przez te kompanie techniczne, które ogłaszały się, że sprzedają maski, że proponują maski i tak dalej. No ale to było wtedy, kiedy Fauci mówił, że masek nie potrzeba. Za jakiś czas, kiedy Fauci powiedział, że trzeba maski, no to ona właśnie była za maskami. Także że to jest taki charakter zdradziecki, że zawsze jest zanim była przeciwko. W marcu 2020 roku, no tak, kiedy Fauci mówił, że nie trzeba, no a później zaczęły być wymagane, no tak, zaczęły być wymagane, no to zmieniła śpiewkę, no i zaczęła śpiewać, że maski muszą być. No ona właśnie była jedną z tych wielkich oszustek, kiedy mówiła, no bo jest syn Bidena, Joe Bidena, Hunter, no to jest alkoholik, narkoman, babiarz, no, przekupny syn polityka. On na Ukrainie, w Rosji dostawał ciężkie pieniądze, w Chinach dostawał ciężkie pieniądze. Trump, kiedy na Ukrainie poprosił, żeby sprawdzili, co ten Hunter Biden tam wyrabia w tej firmie naftowej, no to później Biden zadzwonił i kazał wyrzucić prokuratora z Ukrainy, no i wyrzucili prokuratora, który miał ścigać syna wiceprezydenta wtedy, a no nie, no już wtedy nie był wiceprezydentem, no ale w każdym razie dzisiejszego prezydenta, to ona tłumaczyła, że cały ten laptop, który Hunter w tym swoim braku opamiętania alkoholowego zaniósł
zaniósł do warsztatu, do zakładu elektronicznego do zreperowania. Nie zostawił żadnych pieniędzy za reperację. Nie zostawił adresu, później się nie pojawił. No i przepisy są takie, że w tych miejscach, gdzie reperują, po dwóch czy trzech miesiącach, kiedy sprzęt nie jest odbierany, no to on przechodzi na własność z zakładu. No i tam się okazało, że wszystkie te transakcje hochsztaplerstwa, matactwa i tak dalej, które Hunter robił, no to jego ojciec Joe Biden, dzisiejszy prezydent, zawsze dostawał działkę. Zawsze dostawał 10% i zawsze był określany jako big guy, czyli duża figura, duży człowiek. Tak, to ona tłumaczyła, że właśnie cała ta afera z tym laptopem, no to był wymysł Trumpa, że to była kampania, taka produkt kampanii wyborczej, no ale to wszystko jest prawda, tam dużo ludzi zaczyna siedzieć. No ona później zaczęła tłumaczyć, że Trump kontaktował się z ruskimi bankami, że Trump ma w piwnicach nie tylko jeden komputer, system serwerów, ale dwa systemy, żeby się kontaktować z ruskimi bankami i ze wszystkimi politycznymi trollami, żeby został wybrany, tak, także napisał, że jest nie do uwierzenia, no czyli komunistyczny obłęd lewactwa amerykańskiego, no, totalna dysinformacja, doktor dysinformacji, tak, także wszyscy to widzieli, no a wariaci w Ministerstwie Bezpieczeństwa Narodowego pomimo wszystko ją wzięli. Przepraszam. Także Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego stwierdziło, że cała ta rada zarządzania dysinformacją, no to została przedstawiona w bardzo negatywnym, pejoratywnym świetle i że w zasadzie to nie było założeniem ministerstwa szpiegować czy ograniczać swobodę wypowiedzi, że nie planowali cenzurowania, że nie planowali policyjnego ścigania opinii publicznych i tak dalej, no i później powiedzieli, że nie mieli możliwości operacyjnych, że tam w zasadzie to cała ta rada nic nie mogłaby by zrobić. No ale nawet jeżeli to wszystko jest prawda, no to pomyśleć sobie, że rząd ma sprawdzać fakty, że rząd ma sprawdzać, co jest prawdą, co nie jest prawdą, no to jest naprawdę na poziomie tego 1984 Orwella, no albo na poziomie komunistycznych Chin dzisiaj. No bo Chiny no to już od paru lat mają te Ministerstwo Prawdy i decydują, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Tak jak moskiewska prawda i tam warszawska Trybuna Ludu Komunistyczna tak samo decydowała, co jest prawda, co nie jest prawda. No, dlaczego przyjęli do pracy Ninę Jankowicz, kiedy wszyscy wiedzieli, że ona troszeczkę jest nieustabilizowana, stabilnie psychicznie nie była, że całą tą dysinformację no to sama wymyślała na lewo i na prawo jako polityczne fakty. No, wygląda na to, że demokraci po prostu zatracili poczucie jakiejś rzeczywistości i cel uświęca środki, no i biorą wszystkich tych aktywistów, którzy są chętni do działania. Tam na pewno Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego miałoby dużo innych biurokratów,
biurokratów, chętnych biurokratów, którzy mogliby sprawdzać też informację krajową i zagraniczną w jakimś takim niepolitycznym podejściu. No a niestety Joe Biden i jego komunistyczna rada, komunistyczny komitet centralny robi to, co robi. Wszystko jest jednopartyjnie, wszystko jest komunistycznie. W ogóle naród i w ogóle państwo nie ma żadnego znaczenia dla nich. No cały ten epizod, to był jeden wielki cyrk, jedna wielka komedia, no tyle tylko, że rząd jak zwykle stracił nieprawdopodobne ilości pieniędzy podatników. No i starał się stworzyć coś tak haniebnego i idiotycznego, że to jest nie do uwierzenia. No ale tacy są komuniści, tacy są demokraci. Oni ten zamordyzm po prostu, to w nich jest oni są wypełnieni jakimś rządzą do tego, żeby przewodzić i rządzić, że to się w głowie nie mieści. No jest nadzieja tylko dla narodu amerykańskiego, że nie będzie drugiej części albo trzeciej części. No ale to już jest niedaleko do listopada. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujeszeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że banda oszołomów, banda cały ten obłęd lewactwa amerykańskiego dochodzi do wniosku, że zrobienie Ministerstwa Prawdy jest dobre, no i że ma szansę. To jest najciekawsze, że ci wariaci po prostu wierzyli, że stworzenie Ministerstwa Prawdy ma szansę w Ameryce. No, nie udało się. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No chyba jak go wybieraliście, to nie, nawet w czarnych koszmarach nie wyobrażaliście sobie, że ta administracja może pomyśleć o Ministerstwie Prawdy. No jeżeli to was nie przekonało, no to ja nie wiem, co może was przekonać. No ale jeżeli to was przekonało, to zmieńcie swoje barwy polityczne, zacznijcie głosować na normalnych, zapomnijcie o Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. To nie jest partia demokratów. Teraz kongres cały w zasadzie przejdzie w ręce normalnych. Izba Reprezentantów, Izba Senatu. Większość ludzi normalnych demokratów, takich umiarkowanych, centrowych, to się zorientowało. Zorientowało się, że zostali uprowadzeni, że 5%, 10% absolutnego jakiegoś skrajnego lewactwa opanowało resztę. No i musicie wrócić do normalności. To co się stało za Obamy, to był początek, to co się zaczęło za Bidena, no to jest koniec. To jest koniec po prostu lewactwa w Ameryce. Ameryka od listopada wraca na normalne tory. Wykolejenie narodu i państwa zostanie zreperowane i naprawione. Zdrowia dla normalnych.